Siema! Aby urozmaicić jazdę samochodem, wystarczy napić się trochę alkoholu. A dzisiaj grałem Braumem pod Halo of Blades na topie. W Trandla. Poprzednią przegrałem, nadal mam platynę 2. I tym Braumem idę w Tytaniczną Hydrę. Tytaniczna Hydra wydaje się mega broken. A później nie wiem, w co pójdę. Może w jakieś to, może w jakiegoś steraka, może w coś innego. Kto wie, jeszcze nie myślałem o tym. Na ten moment po prostu gram w Trandla. Trandel może nie być jakimś najlepszym matchupem dla mnie, bo może prawdopodobnie po prostu we mnie wjechać i mnie zabić, ale kto wie, może się okaże, że Braum jest najlepszą postacią w grze. Na pewno po pierwszym itemie mocno spajkuje. Dobra. Fajnego skina on w ogóle ma. Może nie tyle co fajnego, co, nie wiem, unikatowego, że ta linia skinów taka jest jak z Don't Starve'a trochę. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Trzymaj. Oklep. Nie zadałem mu jakoś dużo, ale to było przez boom plating, także się tylko wydaje, że to jest mało. A tak naprawdę normalnie bym mu sporo walnął. Także wierzę, fight. Boom. Ja się nie cykam takich jak ty. Do roboty. Gdzieś kiedyś tak agresywnego Brauma na topie? Bo ja nie. Teraz wbijam trzeci i on nie ma już szans najmniejszych. Boom. Zmisowałem, ma jednak szansę. To się nazywa agresja. Nie dopuszczuję tego wave'a, bo zupełnie nie pomyślałem o tym, ale... A, spoko. O, cholipka, to mógł być... To mogła być zła rzecz, którą właśnie zrobiłem. Flash, ne? On ma ogólnie 0 HP, więc można byłoby go zabić prawdopodobnie. Ty. Ej, co? Czekaj! Było, że ja go zabiłem. Czemu jest execute? A dobra, nie ma znaczenia. Już myślałem, że ja go zabiłem. Dobra, execucik, może być. I tak chyba dostałem expa za tego killa. A zresztą, nie wiem, wyglądało to śmiesznie. Co tu się dzieje na tym topie? Mogłem grać Ignite'a, tak teraz pomyślałem, ale Ignite... Ja potrzebuję flasha w całą resztę ich teamu, jako że mają Sorakę, MF-kę. No, mają sporo takich backlinerów. Cassiopeia będzie denerwująca, no. Ale co zrobię? Kupiłem buty zamiast czegokolwiek innego, bo wydaje mi się, że taki longswordzik dużo nie zmieni, a Potiona bardzo chce na tym baku. To jest taki must heavy. On ma nieskończony sustainik z umierania creepów. O, kanona, znaczy nie kanona, z misowaniem creepka. No dobra, po prostu dam mu spuszować. Tylko bone plating bardzo bym mu chciał ściągnąć podczas tego przedsięwzięcia puszowalnego. Dawaj, rzuć coś. No, gitara. Tylko, że nie ściągnąłem mu. Ach, kontrabas. Ale on tak troszeczkę sobie na za wiele pozwala. Mimo, że ja nie biję dużo, to on też nie jest jakiś mega tanki, żeby sobie po prostu koło mnie przechodzić. No dobra, jestem jakoś even w CS-ach, on się chyba cofnął. Nie ma co tu świrować, może Lilia przyjdzie, przy na słupuszu go zdejwujemy czy coś, ja będę miał ulta zaraz, pinguję. Za dużo tu się na razie nie będzie dziać pewnie, bo ja najmocniej spajkuję na Tytanicznej Hydrze, przynajmniej tak przypuszczam, bo no, ten reset autoataku nie dość, że pasywę szybciej sprokuje. To jeszcze dodatkowo, on dopiero piąty wbił w ogóle. Ej, idę, to jest free kill, go. A ona solo go zabija. A, jeszcze slała dostał. Masz go. Nice, ej, możemy go dejwować? Nie, ona nie chce. Ja bym go zdejwował, szczerze mówiąc, ale ja jestem crazy troszeczkę. Jak nie, to nie. Jakim cudem Amumu 2 wziął, jak on nie żyje? Chyba, że on wziął przed tym i teraz się dopiero powiadomienie wyświetliło. A, nie wiem. Wcześniej mi się wydawało, że ja widziałem facjatę Amumu, kiedy on... Znaczy nie, swoją facjatę widziałem, kiedy Trundle umierał, a dostał Executa, więc może coś z tymi powiadomieniami jest nie tak? Nie mam pojęcia. Ogólnie to w komunikacji miejskiej ostatnio coś za dużo się dzieje, mi się wydaje. Że za każdym razem jak jadę, to musi się coś dziwnego dziać. Raz miałem tak, niedawno, że jadę sobie wracając z uczelni jak zwykle i widzę jakąś taką starszą panią, nie? Co siedzi i patrzy się na mnie, prosto w oczy mi się patrzy i zaczyna coś mówić. No to, no chyba do mnie coś mówi, nie? No bo, no do kogo? No przecież chyba nie patrzy na mnie i nie rzuca sobie w głowie jakiegoś zaklęcia czy coś. No to mówi coś do mnie, ja nie słyszę, bo po prostu tak macha ustami, ale ja nic nie słyszę. Czekajcie, bo ten typ po prostu chce się ze mną fajtować, ale nie wydaje mi się, że to jest dobre z jego strony, bo tutaj idzie panna, jak ona się nazywa? Lilia. Choć prawie umarłem. No ale to tempo wystakował, ultnął mnie, no to nic dziwnego. No i widzę, ona patrzy się na mnie prosto w oczy, tak? No, równiutko i tak mówię, no dobra, chyba coś ode mnie chce, więc ja się pochylam tak i pytam, no, co, pomóc pani czy coś? Bo myślałem, że ona chce wysiąść, żeby wziąć jej rzeczy czy coś. A ona zaczyna krzyczeć, ty ukraiński szpiegu, ty szpiegu z Ukrainy, kapusiu, Chryste, panie, niech pani nie krzyczy, coś, co się dzieje jakiś? A tak nagle coś się stało w głowie, halo? Ty kapusiu z Ukrainy. Ja łapię się za głowę, Boże, co ja zrobiłem? Ze złym NPC-tem wszedłem w konwersację i ona, ja się nie odzywam nawet już od tego momentu, po prostu ignoruję ją, a ona, no co ten ukraiński kapuś ode mnie chce, podsłuchiwacz? Tak, Boże święty. Ale najśmieszniejsze jest to, bo to było dosyć takie, wiesz, no, jak to powiedzieć, niekomfortowe, że no, baba dosłownie do mnie krzyczy jakieś dziwne rzeczy, nie dość, że troszeczkę niemiłe dla osób innych narodowości, to jeszcze dla mnie. Jako, że, no nie wiem, no,
no, krzyczy do mnie po prostu, nie wiadomo co chce. Ale później wsiada facet i taki, no nie, troszeczkę starszy ode mnie, może miał 30 lat i go, jakiś to był memiarz zupełny memiarz. I on słyszy to i on mówi, jaki kapuś, jaki znowu kapuś? A ona zaczyna mu tłumaczyć, że no ten kapuś, co podsłuchiwał mnie. A no, i ja się tak śmieję, nie? No tak, tak, nie? A on, no ja mam na panią żółte papiery. I spod pazuchy wyciąga po prostu jakieś losowe kartki, nie wiadomo co to było. I mówi, ja mam na panią papiery, ja mam na panią żółte papiery. A ona mówi, jakie papiery, ja nie donoszę. A on mówi, no jak to, przecież tutaj mam żółte papiery na panią, widzę, że pani donosiła. A ona, jak to? I tak zaczął ją trollować po prostu, że czego, kim on tam nie jest, że on to jest największym gangsterem i że już po niej ona nie wie z kim zadarła. No, śmieszna sytuacja. Kończyło się tak, że on musiał wysiadać, później on mi dał tą kartkę, popatrzył, to było dosłownie jakiś, nie pamiętam, to jakiś dokument losowy, którego on nie potrzebował, po prostu mi to dał i powiedział do mnie, masz na nią papiery, żebyś mógł jeszcze ją zastraszać. Ale już ja to po prostu wziąłem w rękę i nic nie rozmawiałem, bo no co ja powiem, będę jakaś pani była, nie wiem, czy zatruta czymś, może jakieś tym, co turboćpun, te same metody lecznicze. Ultnął mnie, muszę flashnąć chyba, że i tak umrę. Kurde, jaki on jest silny. No i tak wygląda sytuacja, ale to nie jedna rzecz. Na przykład jak jeżdżę pociągami, to co chwilę trafia się jakaś rodzinka, która mówi, że nie no, mój synek ma 5 lat, patrzę, a on jest do mojego ramienia, ja mam 2 metry około, mam 1,98 m. Ja mówię, do mojego ramienia i mówi, on ma 5 lat, on jedzie za darmo pociągiem. Ja tak myślę, co pani jest popaprana, przecież to głupiego, i ona się kłóci przez 45 minut z konduktorem, że tego, że on ma 5 lat i że jedzie za darmo. I to takie z reguły właśnie są rodzinki 15-osobowe, że nie może iść to jedna, wiesz, jedno dziecko, dwóch rodziców czy coś, albo ktokolwiek, tylko to musi być zawsze 15-osobowa rodzina i połowa dzieci ma 5 lat, a są wielkości człowieku budynku Burj Khalifa, więc nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi przekrętami w autobusach i w komunikacji jakiejkolwiek innej, ale za każdym razem to musi coś dziwnego być. Kanona zmisowałem, jak zwykle. O, albo ilość meneli ostatnio autobusem. I jakiś, nie wiem, czy koleś był tak pod wpływem alkoholu, czy coś, ale po prostu jechało dwóch kolesi i jeden z nich mówi, dobra, ja wysiadam, drugi, nie, to nie ten przystanek. I on chce wysiąść, ale tak się zatrzymuje. Ja siedzę tam trochę dalej i widzę, jak mu drzwi głowę przytrzasnęły, nie? I się otwierają znowu i on wypada z tego. Ja tak mówię, kurde, dobra, pomogę mu, nie? Tam wysiadłem, pomogłem mu stać, wsiadłem z powrotem. Ale ten drugi mówi, to nie tu. I się zamykają drzwi, a tamten, otwieraj, krzyczy do kierowcy. On otwiera i tamten wysiada, też się prawie przewraca przy tym. Niemałe dymy są za każdym razem. Ja sobie wezmę plate'a po prostu, oleję, co oni tam robią, i się po chyderkę cofnę. Albo i nie, bo mnie nie stać. Jeszcze jeden plejcik. Nawet nie zdążę tego przepuszować, pewnie Tiamat byłby mega dobry na początku, ale no dobra, może być i tak. Nie wiem, czy jest kiedykolwiek szansa, żebym wygrał z tym Trundlem, jako że on jest Trundlem, a Trundle jest tak dobry w 1-1, że ciężko będzie, ale nigdy nie wiadomo, może Braumiarz okaże się OP, na pewno będę mógł tych małych chłopaczków orać, no i za każdym razem mówię, są takie dziwne rzeczy, albo widziałem, jak dosłownie AirPodsy jakiś menel wyszarpuje z ręki jakiemuś chłopakowi, to też się wszyscy na tego menela rzucili, bo on mówi, nienawidzę, jak ta młodzież te wszystkie słuchawki słuchają, czego oni tam słuchają, nie? Ja się zgodzę, że jakby jest za duża ilość użytku telefonów, ale no jakby nie bądźmy jacyś chorzy na głowę, ty, ale ora sobie tego Tureta. Chodź tutaj, cwaniaku. Idę go wyjaśnić. Wydaje mi się, że teraz z nim wygrywam ogólnie. On może tego się nie spodziewać, dlatego po prostu w niego wbiegnę. No i dobra, mam wave clear, jest wszystko, co by było mi potrzebne. Umieraj! Dobra, git, umarł. No i Braumik 1-0. Chyba kupię tabi specjalnie tylko na niego, chociaż... Nie no, kupię tabi specjalnie na niego. To jest śmierć tak zwana zrozumiała, że dobra, uczciwa cena. No więc komunikacja miejska to jest stan umysłu. Ale czy jednak jest taki urok w tej komunikacji miejskiej, że czasami jedziesz sobie wieczorem, pusty pociąg, puste coś i po prostu można wychillować. Są plusy i minusy. No w pociągach też, no mówię, dużo się dzieje w tych pociągach, nie? Jakiś facet kiedyś w pociągu też pamiętam, że miał jechać w drugą stronę, wsiadł do złego pociągu i konduktor podszedł, a pan jedzie w złą stronę, ty idę. Wygrywamy. Tylko musisz uciekać w drugą stronę, to jednak nie wygrywamy. Dobra, żegnaj. Tutaj jeszcze jest enemy Soraka. Ona go wyhiluje, no nie. I kanona zmisuje. No weź, idź sobie z tą Soraką już stąd. No idź. No i kupo leciało w pizdu, gdzie nie wiadomo gdzie.
Trzymaj. Jak on ma ulta, jak on nie ma ulta, to mogę go zdejwować, ale wydaje mi się, że on ma ulta. 100 sekund minęło. Dobra, ma na pewno ulta. Ale może wybejtuję mu ulta. Dobra, wybejtowany ulcik. Cyk i wypadam. Sparam tak zwanie. Dużo się wyleczył, no ale no, co mogę zrobić? Soraka OP, bo leczy. Taki mem. Ty, ta tytaniczna hydra go tak niby skubie trochę. Niby nic, ale go skubie. Nie no. Klasyka gatunku. Spadajcie, ziomeczki. A, fleszne. Musi tutaj być Soraka, naprawdę? Wynoś się stąd, kolego, wynoś się. Dobra, poszedłbym w to, tak szczerze. Chciałbym ten item złożyć, bo on jest imo bardzo dobry. Imo. I się tepam. No i facet pociąg pomylił i mówił konduktorowi, niech pan wysiada, idzie na drugi, na drugą stronę i proszę, proszę wsiąść do tego swojego. On, no dobra, i on wysiada. Już idzie, już ma pociąg startować, a on zapomniał wziąć swojego bagażu. I wszyscy się skapnęli. I on wzięli ten bagaż mu za niego i tego. I mu daliśmy. Także nie wszystko wyszło dobrze. Chyba, bo ogólnie on był też chyba jakiś podpity czy coś. Wszystkie te akcje są z ludźmi, którzy są, jak to powiedzieć, nie za trzeźwi. W ogóle wydaje mi się, że muszę w to iść, bo Trundle się leczy za milion. Ten się leczy za milion. Jeszcze mają Cassiopeię. Chyba niezbędny będzie Executioner w tym meczyku. Dobrze, że on nie ma Tena City, bo ten stun to trwa... Ile on trwa? Jakoś mega długo. Półtora sekundy, dobra, widzę, tylko to się z levelem skaluje ten stun, nawet nie wiedziałem. Nie bij. Kurczaki, on się wciul dużo healuje. Ale przypuszczam, że on jest free killem, jakby tu ktoś przyszedł, nie? Także zapraszam, zapraszam. Ja no, nikogo nie zapraszam. Trzymaj stuna. Nie no, takie trady króciutkie są git. No mówię, muszę to zrobić, bo on się będzie leczył i tak. A wtedy te trady po prostu tracą sens. Szczególnie, że on po prostu mnie ultnie zaraz i tak te trady pójdą na nic. Na darmo tak zwanie. A on tego nie przegrywa? Ty, brom dobry, brom pias. Ale ja go nadupcyłem. Kozacko, kozacko. Nie no, ej, ale dlaczego tutaj zawsze jest tyle ludzi? Musi tutaj jakaś Soraka, jakaś Cassio przychodzić, jakiś Amumu? Nie no, gdzie mój Lucian? Gdzie moja Nami? Chłopaki, chodźcie wy, się pobawimy też. Ale nie będę narzekał, bo mój Lucian jest 7-3. Wiktor tu chce iść, a ja bym chciał tego wave'a, więc coś za coś. Dobra, mam wave'a i się cofam. Biorę, no czy, ty mogę iść w to całe, ale to jest gówno takie, że useless. Idę w to, czekaj, co? Pójdę na bota posplit pushować, bo nie wydaje mi się, że oni mnie potrzebują. Lucian, jak kogokolwiek dotknie Lucian, to on umrze, tak szczerze. Lucian nie dość, że jest tak broken aktualnie. Jak chcesz free punkty, to graj Lucianem. Chyba, że już go znerfili, a ja wstawiam tak późno to wideo. No to wtedy nie, ale z nami może nie jest aż tak broken, przynajmniej ja nie lubię go z nami, ale no co, z Milio na pewno jest OP. Milio jest, to jest lepsza nami na ten moment. No chodź, chodź, chcesz się bić, to się bij. Tylko troszeczkę, no muszę mu przeczekać jego lethal tempo, bo jak on ma lethal tempo staczki, to jest przypał. On atakuje na 5 milionach atak speeda wtedy. Ale on takich trade'ów nie wygrywa. To jest zupełny int, co on tutaj robi. Ja mogę go utrzymać w miejscu. Dużo się leczy, to mu muszę przyznać, że leczy się dużo. Nawet jak na Executionera. Tylko nie wiem, czy on w ogóle miał Grievous Wounds akurat. Moje kubie, albo moje kunina, a tylko ataki nakładają u mnie. Bo ja nie mam physical damage'a z niczego. Nie wiem, co on ma w bani, ale takie właśnie gry lubię, nie? Takie gry free winy lubię. Czasami trafisz na jakiegoś ziomka, co nie za dużo miał styczności z komputerem w swoim życiu, no i się free winy dostaje. Też mam dla ciebie kolejną ciekawostkę w ogóle. Ja chyba zamieniam się powoli w jakiegoś elektro super bohatera, nie? Bo ja mnie codziennie po 5 razy razi prąd, nie? Przychodzi po prostu po mnie prąd. Dlaczego? Bo miałem wcześniej metalową klawiaturę, a zawsze nogą o kaloryfer dotykam i tak zwanie mnie razi, a teraz mam od mikrofonu uchwyt metalowy i tyczę. On intuje, on intuje. Co on robi? Chłopaki, gonimy go? On tutaj będzie zwiewał, czy on już zwiał? A nie, on tu jest. Co on robi? Help, help! Help, help! On wytepowuje? Nie, on nie wytepowuje, on intuje. Dobra, masz killa, szefie. Możemy iść dalej, ja mam 3000 health'a. Nie wygrywam z nią tego, ale za to już to wygrywa. Dobra, nie wiem, ile mi brakuje do itemka, ale chyba niedużo. Ty! Łocy! Help! Łocy! Zawiodłem drużynę. O mój Boże, z Ksu to na 80 HP. Zdarza się, zdarza. Dobra, Sunderera kupuję. Ty, to nie jest nawiązanie do Divine Sunderera? Bo on też leczył na autoataku? A w ogóle Divine jest jeszcze w grze? Nie ma, nie? Nie ma. No, ten item wydaje mi się giga fajny. I nadal mnie irytuje, że nie widać wszystkich itemach, które ile zadały damage'a. Na przykład, chciałbym wiedzieć, ile ta tytaniczna hydra zadała w tym meczu. Nie wiem, było to przez cały poprzedni sezon, a teraz tego nie ma? Chyba, że to dodadzą jeszcze. I tak z większości itemów nie pisze.
pisze, ile który zrobił. Co jest trochę, nie wiem, dziwne według mnie. Mogłoby być. Dobra, ja idę na bota. Nie ma co, żeby moja Lucjana mi stała na bocie, mi się wydaje. Szczególnie, że ja nie mogę za bardzo lejnować. Ten ma w ogóle 3 itemy, będąc 3-7, a mój Lucjan też ma 3 itemy, będąc 11-3. Jak do tego doszło? I nie wiem, czemu oni są na bocie. Baron stoi, po drugiej stronie mapy jest mój botlane. Dziwna sytuacja. Dobra, co kolejne? Wydaje mi się, że Starak będzie dobry. Ty, Starak w ogóle teraz daje sam z siebie 20% na City, a kiedyś tylko jak się shield sprokował. Fajna zmiana. On też złożył tytaniczną hydrę. Najwyraźniej tytaniczna hydra dosyć dobra. Trzymaj stuna. No Boże, jacy wściekli. Masz drugiego stunka. I ja spadam. Elo. Jedziemy, drużyno. Triple kill. To było dobre, to było dobre. Dobry ulcik z mojej strony. No, Barona możemy robić na luzie, także chyba Baron. Nie wiem, czy oni mnie tam w ogóle będą potrzebować. Ja sobie tu postoję, chłopaki. Co oni tu robią? Dobra, nie. Wpizdu z nimi, nie. Gdzie oni idą? Gdzie oni idą? Róbmy Barona, chłopaki. Nie obchodzi mnie to. Poczekam na nich, poklaszczę i jedziemy z tym gównem. Nie ma czasu. Nie mam pojęcia, dlaczego oni poszli na bota. Ale dobra. Jacyś opętani troszeczkę. Nie będę kłamał. Tutaj dam blue trinketa. Ten Baron ogólnie bije mega dużo. Mam nadzieję, że ja tu nie umrę jeszcze. Shieldzik może mnie uratuje. I git. Więc tak, biorę tunelarza. Kryształ rubinowy, 16 level. Ty, co robi mój ult z levelem? Zwiększa knock-up, zwiększa slowa, zmniejsza cooldown, zwiększa damage. Nawet git, bo ogólnie ten mecz wydaje mi się, że nawet Trundle powinien mnie zastępować, a tak się nie stało, ale też głównie dlatego, bo on nie ma w ogóle tenacity. Jakby on miał jakiekolwiek tenacity, to bym nie mógł grać. A tak to jakby mogę uciec za każdym razem, jak mu rzucę te 4 staczki, bo one stunują na 2 sekundy praktycznie. I typ się ruszać nie może. On nie ma ani merców, ani tenacity w runach, ani nic. Chyba, że Stracha pójdzie, to idziemy jakiekolwiek teraz. Nie mam demolisza, ale... Ty, a jakbym ją zone-shotował? Chyba jej nie zone-shotuję. Mam flasha przynajmniej, jakby co. Ale nie będę flashował, no co ty. Szybkie 3 buły. Ej, czekaj, nie dostał stuna. No, na razie. Widzisz, jak ten stun go niszczy? Plus ja mu sporo bije. Możemy się tu bić, możemy się tu bić. Ja mam jeszcze heala z tego itema. Ej, no boję się, boję się. Jak jest MF-ka, to się boję. Ona może mi niezłą bułę wysadzić. Ile to mnie? 1300 wyhealowało? No, troszeczkę low jestem, co jest niepokojące. Ale widzę, że Trundle jest w jakiejś dziwnej pozycji, że możemy go zabić po prostu za friko, jeśli Lilia podejdzie. Pinguję jej, żeby podeszła. Możliwe, że ona nie idzie z nieznanych mi powodów. Mogliśmy zrobić Drake'a, znaczy zabić go i później zrobić Drake'a, ale nie wiem. No dziwnie, dziwne decyzje wchodzą cały czas. Także ten Lucjan nie zszedł na Barona, to też takie wydawało mi się podejrzane. Sus! No tutaj to już nie ma co grać. Nie do końca wave'a wziąłem, ale i tak będzie dobrze. A może, no właśnie, możemy iść. Boże, Cymoi są nafidowani. Wygląda na to, że szykuje mi się free win tak zwany. Ależ jestem szczęśliwy, w końcu coś wygrałem. A przez w końcu to mam na myśli, że jedną przegrywam, jedną wygrywam w kółko. I nie ma nic pomiędzy. Po prostu musi zawsze się wyrównywać, więc no idąc tym tropem, po prostu kolejna to będzie instant przegrana, więc nawet nie muszę robić filmu na ten temat, bo wiem, że to przegram. Elo, elo, nara.